Rozrabiałeś. Nie tak szybko, koteczku. Mam ci coś do powiedzenia. Chciałabym, żebyś zobaczył na własne oczy, co ty tu narobiłeś. A teraz zapamiętaj sobie. Jeśli jeszcze raz zobaczę tu taki bałagan, wyrzucę cię na ulicę. Piszą tu, że albo zapłacisz mandat, albo spędzisz sobotę w szkółce ruchu drogowego. W szkółce ruchu? Mam niezły pomysł. Może ty zapłacisz tę stówę, mama? Ja też mam pomysł. Nie! Kotku, wyjdzie ci to na dobre. Tam pewnie będzie fajnie i tyle możliwości do wyboru. Stojąca szkółka ruchu. Stojąca szkółka ruchu? Tak jest, chłopaki, stać mi bez ruchu! Tak, jasne. Dobrze byłoby ją wygrać. Pomyśl, dwie piękne szynki, dwa bekony, cztery nóżki, dwie nerki, wątróbka i mnóstwo innych pyszności. Telefon, Hoget! Mam dla ciebie wiadomość, Arturze, wygrałeś świnkę! O, ale zachodzę w głowę, jak pani poznała, że ja to ja! Nie pamiętam już, kto powiedział mi, że muminki są niezwykłe i bardzo, bardzo sympatyczne. Ależ wspaniały komplement. Ha, 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 ha. A pani, jeśli można wiedzieć? Jestem Filifionka, matka i gospodyni domowa. Cieszę się, że mogłem panią poznać. Słuchajcie, bo pleple wie wszystko. Prawda? Tak, mam w sobie skórki pomarańczy, resztki kawy i mądrość. Witaj, pani wiedźmo. Wiem, co ma ten młody Fragles. Oczywiście, że wiesz. Jesteś wszechwiedząca. Wiem o tym. Ten młody Fragles ma kłopoty. Jak sięgnę pamięcią, zawsze ładnie rysowałaś od dziecka. A teraz być z tobą, kiedy zakładasz własną rodzinę, to jest jak spełnienie marzeń. Nianiu. Ja wcale nie wiem, czy my już dojrzeliśmy do powiększenia rodziny. No, to poczekamy. To nic. Najpierw pieski, a dzieci później. Pieski? Kochana babciu, próbowałem wszystkiego, ale mój pies cały czas szczeka. Co mam zrobić? Cóż, psy są miłe, ale jeśli chcesz mieć dobre zwierzątko, kup sobie ogromnego szczura, tak jak ja. Jest nie tylko słodki, ale także zmniejsza populację ludzi. I pilnuje, żeby kamerzyści nie przysiadywali w barach. No cóż, dzieci, możemy zacząć naszą lekcję. Tak, proszę pani. A więc bardzo dobrze, zaczynamy. Dzisiejsze kategorie tematyczne to astrofizyka, Chaucer, łacina, rozszczepienie atomu, filmy telewizyjne i Stany Zjednoczone. Pamiętajcie, drodzy uczniowie, o konieczności stosowania formy pytającej. Jako, proszę, ty prowadzisz, a więc wybieraj. Dobrze, filmy telewizyjne za 100. Witaj, Ruti. Marta. Marta co? Marta, jestem Marta. Ty, Marta. Ja, profesor. No właśnie. Właśnie, chciałem przejrzeć tosty, zjeść testy, odpocząć. Jak pan nad tym panuje? No, tak jak wszyscy, Ruti, to tylko kwestia zwieraczy. Nie, ja mówię o podekscytowaniu. A czemu? No wesele. Gratulacje. A wesele. Sara i ja, to wesele. O, nie mogę się doczekać. A ty, kotku? To dzisiaj. Już dziś? Spójrzcie tylko. Miota się na wszystkie strony jakby... przepraszam. Co jest grane? To się nazywa rytm, siostro. Czy czujesz, jak przenika twoje ciało? O, tak. Przenika. Patrzcie państwo. Hej, no to daj mu się ponieść, mała. O, jej. Patrzcie, daje się ponieść. Basti, co w ciebie wstąpiło? Pewnie to samo, co w ciebie z tego, co widzę. Śmiało.
śmiało, nie krępuj się. Porzuć rodzinę i jedź na turniej komputerowy. Jeśli serce pęknie nam z żalu, nie przychodź na pogrzeb. Dzięki, jesteście klawi. Lecę wysłać zgłoszenie do internetu. Wkrótce znajdzie pracę i wyprowadzi się. Odwrotny niż Duncan. Wyrośnie z niego mamin synek atleta. Do śmierci będę mu kupować hantle. Super! Wyrobię sobie wielkie muskuły i zaoszczędzę forsę. Moje drogie dzieci, mam dla was smutną wiadomość. Kuba Guzik tu nie przyjedzie. On i jego przyjaciel Lucek zginęli pod lawiną kamieni w Dolinie Zmierzchu. Obawiam się, że twoja nadzieja zniknęła razem z nimi. Teraz zrozumiałyście? Waszą jedyną szansą jest posłuszeństwo! Musicie się radośnie śmiać! 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 Ojej! Moje ty biedactwo! Zmokłaś do suchej nitki! O! I pewnie zmarzłaś na kość. Zaraz przyniosę gorącej herbaty i świeżo upieczone bułeczki. Zamknij się i przestań mnie denerwować! Sama wiesz, że to prawda. Jak nie ma Robin, to pieniążki taty Sterlinga robią pa, pa, pa. A ty zostajesz zwyczajnie na lodzie. Razem z tobą, Lizusie, więc przestań gadać. Rusz raczej, Tim! Tak cię to bawi, co? Głupi darmozjadzie. To ty pozwoliłeś jej uciec. Ja jadłem. Wiem, że jadłeś. Ty ciągle jesz. Kursy uderzeniowe? Nie podoba mi się ta nazwa. Chodźcie już stąd. Rodzice będą was szukać. Jeśli pani pozwoli, chciałbym tu jeszcze zostać. Proszę cię bardzo. Będziemy w wesołym miasteczku. Też wraca do domu z mieczem. Wolałabym, żeby wróciła z mężczyzną. Przepraszam. Czy Famulan jest w domu? Dziękuję. To ja się też muszę wybrać na wojnę. Sprzątnij to! Mieszkamy w ulu, a nie w byle gnieździe szerszeni. Nie musisz aż tak pluć jadem, bzyczyno. To jeszcze dziecko. Na pewno zrobiła to niechcący. Jeśli pozwolimy dzieciom latać, gdzie im się podoba, to cały nasz ul ogarnie chaos. Rzeczywiście. Każda pszczoła w naszym ulu odgrywa ważną rolę. Też chcę rolę. Cierpliwości, moja mała. Odnajdziesz swoje miejsce. Musisz się najpierw dowiedzieć, jak w naszym ulu wszystko działa. Ale ona lata jak wściekła osa. Musi dostać karę. Pilnuj, żeby dotarła do szkoły na czas, droga bzyczyno. Czy mogłaby pani otworzyć drzwi? Przepraszam, generale, ale nie spodziewałam się. Generale, gdzie pan jest? U pani stóp, madam. Jaki pan szarmancki. W dzisiejszych czasach tak trudno spotkać prawdziwego dżentelmena. Tak, niewielu nas już zostało. Proszę wejść, generale. Dziękuję, madam. Co pan powie na lampkę szampana, generale? Z przyjemnością, madam. Butelka stoi za pana plecami, generale. Ani mru. Przepraszam, że tak późno. Chyba nie czekaliście na mnie. Nie, wezmę twoje bagaże. Nie. Nie róbcie sobie kłopotu. Idźcie już, żebyście się nie spóźnili na pociąg. Odpoczywajcie i nie martwcie się o nic. Do widzenia, kochani, do widzenia. Idźcie już. Do widzenia. Do widzenia.